który wręczy pokaz dla najlepszego zawodnika MVP wśród chłopców w roczniku rocznika 96, zawodnik Basket Akademii Litwa, Dominika Zmienicius. Proszę bardzo, Dominika Zmienicius, najlepszy zawodnik rocznika 96 Litwa Akademii Litwa. Odbył się konkurs rzutów wolnych w roczniku wśród chłopców rocznika 96. Ten konkurs, rozgrywany pod patronatem Andrzeja Pędy zresztą, wygrał Wiktor Cieślakiewicz, PKM Wrocław. Dużo brawa. Uśmiechajcie się! Wśród chłopców rocznika 98 konkurs rzutów wolnych wygrał reprezentujący Basket Akademii Edwina Skuczewiczyc. Odbył się także konkurs rzutów za 3 punkty. Także oczywiście pod patronatem Kuzmy mógł być inny patronem tego konkursu, jak Andrzej Kuta. I wśród chłopców rocznika 96 zwycięzcą został Kacper Frankowski, PKM Wrocławek. Kacper, w tą stronę i uśmiechaj się. Natomiast wśród chłopców rocznika 98 zwycięzcą został Konrad Tomczuk, reprezentujący UKS Piątkę Bielsko-Podlaską. Brawa, brawa jeszcze raz na wszystkich.